Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, wicerzecznik tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. To kto wygra w finale Euro, pana zdaniem? Ja jestem zbyt dużym dyletantem piłkarskim, żeby próbować to przewidzieć, ale śledzi po wczorajszym... pan. Śledzę już na tym etapie nawet ja śledzę. Po wczorajszym meczu wiem na pewno, z kim będzie sercem chyba większość kibiców. A kto wygra, no to piłka jest okrągła i bramki są dwie. Czyli bez obstawiania, no trudno. W takim razie będziemy pytać potem naszych słuchaczy. Panie pośle, wczoraj ważny akt. Prezydent przekazał projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego. To wyburzenie Pałacu Saskiego było jednym z ostatnich aktów zemsty Niemców za powstanie warszawskie, a więc premier także mówił o zmazaniu takiego piętna zniszczenia ze stolicy. A co ze zmazaniem, skoro odbudowujemy, jak rozumiem, rząd decyduje o odbudowie, o przywracaniu przedwojennego kształtu Warszawy, co ze zmazaniem stempla Stalina, bo nie było tego Pałacu Stalina w centrum przed wojną. Rzeczywiście, Pałac Saski to ważny symbol i bardzo się cieszę, że Pałac Prezydencki tym razem przekazał projekt tej ustawy. Będziemy nad nim pracować w Sejmie. Równocześnie słyszę z ust niektórych środowisk, głównie opozycyjnych, jakoś tak się składa, zarzuty, że to jest inwestycja niepotrzebna albo że to wręcz fałszowanie historii, więc myślę, że warto, żeby każdy, kto to mówi, przeszedł się z tego miejsca, gdzie będzie stał Pałac Saski, kilkaset, może trochę ponad kilometr dalej. Tam stoi w Warszawie Zamek Królewski. Państwo sobie, krytycy, na niego spojrzą i zastanowią się, czy to też jest fałszowanie historii. To tyle. No, jeśli chodzi o Pałac Kultury, no ja nie jestem jego największym fanem, chociaż zakorzenił się przecież już nie tylko w krajobrazie, ale również w kulturze masowej. Filmy, książki, wysadzano go nawet, czy próbowano wysadzić w niektórych z nich. No właśnie, wysadzano tutaj, go. Tutaj rzeczywiście zdania są mocno podzielone. Nie, no tu chodzi tylko, zdaniem części historyków, także publicystów, chodzi tylko o to, kto nadaje kształt miastu. No wiadomo, że to jest też kwestia pamięci historycznej, pamięci narodowej. No czy chcemy mieć po prostu kształt stolicy narzucony przez obcych, czy sami go kształtujemy? I ja się zgadzam, bo tak samo jak zniknęła cerkiew po zakończeniu zaborów, która była takim symbolem carskich czasów. A rzeczywiście Pałac Kultury nam pozostał, który jest takim samym symbolem czasów stalinowskich. I no, ja osobiście wcale bym się nie zmartwił, gdyby panorama Warszawy była od niego wolna. Panie pośle, wczoraj prezes Kaczyński poinformował o powrocie posła Czartoryskiego do klubu Prawa i Sprawiedliwości. 231 posłów liczy klub PiS-u, no ale to jest ta minimalna większość, taka na granicy, więc w głosowaniach mogą być problemy. Czy są planowane inne powroty? Czy są prowadzone na przykład rozmowy z posłem Janowską albo z posłem Giżyńskim, którzy razem z posłem Czartoryskim opuszczali klub PiS-u? Oczywiście, że jest to minimalna większość. Tu chodzi raczej o symbolikę, ponieważ z tej chwilowej utraty większości robiono spektakl medialny przez 2 tygodnie. Chcemy, żeby informacja o tym, że to już nieaktualne, również dotarła do Polaków. Poza klubem Prawa i Sprawiedliwości również są posłowie, którzy myślą propaństwowo, którzy w dużej mierze wspierają nasze projekty i którzy głosują wraz z nami, więc to większość, jestem spokojny. Tak samo jak byliśmy spokojni, kiedy właśnie duża część komentatorów, polityków ekscytowała się rzekomą utratą większości przez... Ale są prowadzone jakieś rozmowy jeszcze, czy nie? Rozmawiamy z kolegami i koleżankami, którzy opuścili nasz klub, rozmawiamy z takimi, którzy nigdy jeszcze w nim nie byli. Nasze drzwi są otwarte. A z kim na przykład? Panie redaktorze, to musiałbym mieć tutaj obok siebie
rozmówcę lub rozmówczynię i jego zgodę, żeby o tym To a mówić. propos rezygnacji, senator Martynowski zrezygnował z bycia szefem klubu PiS w Senacie. Napisał także w swoim oświadczeniu publicznie o tym, że ta walka z nepotyzmem w PiS jest udawana. Wskazuje na nowego sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego. No, czy jest to stanowisko jakoś podzielane przez innych parlamentarzystów PiS-u także? Pan senator Martynowski podjął taką decyzję, zrezygnował z szefowania tej senackiej części klubu parlamentarnego. Równocześnie prosił w tym piśmie do marszałka Terleckiego, czy w swoim oświadczeniu, no to, żeby sprawę na tym etapie zamknąć. Ja to szanuję, nie sądzę. Myślę, że wszyscy w klubie, zresztą widziałem reakcję na kongresie, przyjęli ze zrozumieniem i jako bardzo potrzebną tę uchwałę, którą podjęliśmy. Teraz za nią będą szły konkretne działania, a też nie sądzę, żeby piętnowanie kogoś w jakiś sposób nadmierny, zwłaszcza że sytuacja, o której wspomina pan Martynowski, jest już od jakiegoś czasu nieaktualna. Problem nie istnieje, więc myślę, że to też nie ma sensu. Panie pośle, to rozumiem taką decyzję, no, szanuję, każdy ma prawo do tego i tyle. Panie pośle, wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller na naszej antenie w Sygnałach Dnia mówił, że ustawa antysitwowa, tak nazwana też publicystycznie, ale chodzi o to zasiadanie rodzin polityków, między innymi w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, będzie w Sejmie i ona będzie szła dalej, jak się wyraził, niż uchwała ta, o której pan wspomniał, z kongresu PiS-u. Czy w takim razie sprawa jest przesądzona i rzeczywiście rodziny polityków nie będą zasiadały w radach nadzorczych, a może w ogóle nie będą mogły pracować w spółkach Skarbu Państwa? Naszym celem jest to, żeby nie dochodziło do sytuacji, które są bulwersujące. Głównie oczywiście zależy nam na naszych szeregach, bo to my składamy Polakom pewne zobowiązania i jeżeli dzieje się coś, co dziać się nie powinno, to sanacja tego, naprawa tej sytuacji jest naszym zobowiązaniem i dlatego ta uchwała, ale oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniami ustawowymi. No, nie będę przecież tutaj polemizował z rzecznikiem rządu, ale równocześnie przy tej okazji chętnie skorzystam z możliwości apelu również do innych ugrupowań, również tych opozycyjnych, żeby zamiast krytykować nasze działanie, które w moim przekonaniu, jeżeli ktoś jest w stanie spojrzeć w lustro, powiedzieć, gdzie są niedociągnięcia, powiedzieć przepraszam, naprawimy to, to jest raczej działanie godne pochwały. A czy będzie w tej, panie pośle, czy w tej ustawie będzie także przepis dotyczący zasiadania samorządowców w radach nadzorczych samorządowych spółek? Takich przypadków jest sporo w Polsce. Do tego właśnie zmierzam, bo to już jest na etapie ustawy tej antykorupcyjnej, ale właśnie może nasi konkurenci polityczni zamiast się naigrawać, sami podejmą podobne działania dotyczące chociażby samorządu, bo dowiaduję się z mediów społecznościowych, gdzie pracuje żona pana posła Nitrasa i że odpowiada za to marszałek województwa z Platformy Obywatelskiej. Jako radny Mazowsza widziałem przecież wiele takich przykładów. Radni Platformy i PSL Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiadają w radach nadzorczych spółek Rafała Trzaskowskiego, radni Platformy, bo akurat tam nie ma PSL-u, z Warszawy zasiadają w radach nadzorczych spółek wojewódzkich marszałka Struzika. Ręka rękę myje, więc może zamiast ataków na Prawo i Sprawiedliwość, no, szanowni państwo, na przykład z Platformy, by spojrzeli we własne Radosław szeregi. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Sygnału Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych, radiowej jedynki i na portalu Polskiego Radia. Panie pośle, czyli podsumowując ten wątek, bo wczoraj także w Sygnałach Dnia z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, sekretarz generalny tej partii, mówił, że nie będzie się na razie odnosił do takich właśnie sugestii, jakie pan przed chwilą zawarł, żeby Platforma spojrzała na przykład na szeregi samorządowców, dopóki nie będzie projektu ustawy, a powiedział, że projektu ustawy nie będzie i na przykład wskazywał, że obiecywaliście, że będą oświadczenia żon polityków i nie dotrzymaliście słowa.
No to jest właśnie ta różnica między nami a na przykład Platformą, bo my nie potrzebowaliśmy ustawy. My dostrzegliśmy problem, postanowiliśmy mu zaradzić, a koledzy z Platformy będą się wić i mówić, no tak, my byśmy chętnie, ale póki ustawa, to nie. Przecież to może być dobrowolne działanie, to nie musi być ustawa, to po pierwsze. Po drugie, jak przed chwilą mówiliśmy, nad ustawą będziemy pracować. Po trzecie, przykład, który pan przytoczył, jest niestety manipulacją ze strony pana posła, bo ustawa o jawności majątków małżonków polityków została uchwalona przez Zjednoczoną Prawicę zgodnie z obietnicami. Były do niej, co do niej wątpliwości konstytucyjne i jeżeli dobrze pamiętam, to pan prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy tylko Trybunał się na ten temat wypowie, ona wejdzie w życie. Więc mówienie, że czegoś nie zrobiliśmy i jeszcze szukanie w tym pretekstu do usprawiedliwiania własnych zaniechań, to wszyscy mogą to ocenić. Panie pośle, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się ostatecznie poprzeć profesora Marcina Wiącka, czyli kandydata opozycji na rzecznika praw obywatelskich? No, profesor Wiącek nie jest już kandydatem li tylko opozycji. Ale był Posłowie kandydatem klubu opozycji. Prawa i Sprawiedliwości podpisali się również pod tą kandydaturą. Owszem, bo my wtedy mieliśmy inną kandydatkę, panią senator Lidię Staroń. No, jednak okazało się, że po raz kolejny w Senacie opozycja jest w stanie zablokować wszystko w imię walki politycznej, więc no, używając takiego wyświechtanego trochę argumentu, który myślę, że często ci z nas, którzy mieli młodsze rodzeństwo, słyszeli, albo i starsze, słyszeli od rodziców, no, mądrzejszy musi ustąpić. I uznaliśmy, że no, przede wszystkim tutaj dla dobra państwa, no, trzeba, jeżeli widać, że Ale opozycja pod przywództwem nie udało marszałka. się, panie pośle, dogadać się w taki sposób, no mówiło się o tym, że będzie taki nieformalny układ, chyba że jest, że no, Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się poprzeć właśnie kandydata opozycji na rzecznika praw obywatelskich, opozycja poprze kandydata PiSu na prezesa IPN-u. Czy taki układ nieformalny jest? Tu nie chodzi o żadne układy. No, przed No, nami na układ razie wybór polityczny. no, ale tak jak mówię, przed nami na razie wybór rzecznika. Kwestia IPN-u jest jeszcze kwestią przyszłości. Zobaczymy, jaki Senat podejmie decyzję. Nie, no tutaj zaważyło propaństwowe podejście Prawa i Sprawiedliwości. No, widzimy, że jest blokada większości senackiej pod przywództwem marszałka Grodzkiego, który zrobi wszystko, żeby dokładać do tej wojny. No, zresztą widzieliśmy, no, myślę, że oburzające sytuacje wczoraj podczas debaty z kolei o KPA, o tej nowelizacji dotyczącej reprywatyzacji. Również marszałek Grodzki jest skłonny nawet doprowadzać do kryzysów międzynarodowych, byleby tylko realizować swoją polityczną agendę, więc uznaliśmy, że to Prawo i Sprawiedliwość musi być tą odpowiedzialną siłą polityczną, która doprowadzi do zakończenia Panie pośle, kryzysu. wspomniał pan o marszałku Grodzkim. Marszałek Grodzki spotyka się z dyplomatami Izraela. Czy, no, wydaje się, że na gruncie konstytucji marszałek Senatu nie prowadzi polityki zagranicznej. Czy w takim razie będzie jakaś reakcja ze strony MSZ-u? Marszałek Senatu zdecydowanie przekracza swoje kompetencje. Reakcja ze strony MSZ już była, kiedy Kancelaria Senatu poinformowała MSZ o wizycie Charles d'Affaires izraelskiej ambasady w Senacie. Dzień przed otrzymali w zamian od ministerstwa całe dossier dotyczące stosunków, dotyczące naszego stanowiska w tej sprawie, również dotyczące tej nowelizacji KPA wraz z prośbą o umożliwienie uczestnictwa w spotkaniu przedstawiciela MSZ. Ta prośba spotkała się z głuchą ciszą i do wczoraj jeszcze też MSZ nie było poinformowane o wynikach tych rozmów, No ale nie to nie znało powinno być relacji tak, z tej panie pośle, rozmowy tej. że skoro nie ma zgody na udział w tym spotkaniu przedstawiciela MSZ-u, to MSZ informuje marszałka Senatu, że nie zgadza się, nie wyraża zgody na takie spotkanie. No bo przecież, tak jak zgodnie z konstytucją, to no, wiemy o tym, że prezydent prowadzi politykę zagraniczną, prowadzi także rząd i MSZ, natomiast nie marszałek Senatu. Tymczasem rozumiem, że marszałek Senatu zrobił wedle własnej woli. Tak, panie redaktorze, i wielu rzeczy być
Nie powinno, gdyby Senat działał w sposób właściwy, gdyby większość w nim zasiadająca w jakikolwiek sposób poważnie traktowała czy konstytucję, czy zasady demokracji. Leży od chyba 3 miesięcy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu w związku z podejrzeniami o korupcję. I marszałek. Ustawy podatkowe w przyszłym tygodniu idą do konsultacji społecznych. Czy jest pan pewny głosów porozumienia? Tak, przyszły tydzień to konsultacje społeczne tych ustaw, które dotyczą podatków. Cieszy mnie, że z tego wynika, że pan premier Gowin już nie podnosi tematu klasy średniej i zagrożenia rzekomym nadmiernym opodatkowaniem, bo przecież wielokrotnie wspominaliśmy, że to na jego prośbę ta tak zwana tarcza dla klasy średniej została wprowadzona do rozwiązań Polskiego Ładu. Więc liczę, że i te rozmowy zakończą się optymistycznie, bo ja myślę, że ważniejsze jest wprowadzenie niższych podatków i danie kwoty wolnej Polakom, każdemu z obywateli, niż słuchanie lamentów części samorządów, które rokrocznie mają coraz większe pieniądze z budżetu, bo te samorządy, które narzekają, to najczęściej są duże miasta, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, a Ministerstwo Finansów wielokrotnie udowadniało, że wpływy tej części samorządowej są o miliardy większe z roku na rok. To może jest kwestia jednak lepszego dysponowania tymi pieniędzmi, a dodajmy, że jeżeli te pieniądze zostaną w kieszeniach Polaków, to część z nich przecież wróci do samorządów w innej Panie pośle, formie. I Rozwój gospodarczy. Ostatnia kwestia, jeszcze chciałem zapytać, Piotr Duda, szef Solidarności, oczekuje uchwalenia ustawy o emeryturach stażowych. Przypomnijmy, prawo do emerytury zyskiwaliby ci, którzy mają 40 lat stażu pracy składkowego, jeżeli chodzi o mężczyzn, 35 lat kobiety. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze tę propozycję ustawową? Rozumiem stanowisko Solidarności, stanowisko przewodniczącego Dudy, ale z drugiej strony, no tu musimy działać rozważnie i nie tylko pod wpływem haseł, bo takie rozwiązanie, być może byłyby przypadki, w którym byłoby to słuszne, ale takie rozwiązanie by sprawiało, że na emeryturę przechodzą ludzie nierzadko 50-letni. I mówię, to wszystko zależy od tego, to jaką pracę wykonywali. 50-letni nie, rozumiem, że 50-paroletni, tak? No bo jeżeli ktoś zaczął... No to po 50. Tak, ale panie pośle, no dobrze, ale czy mężczyzna, który zaczął pracę w wieku lat 16, 40 lat pracował w ciężkiej pracy fizycznej w jakimś zakładzie, on już na swoją emeryturę odłożył. Przecież jest prawo do minimalnej emerytury dla mężczyzny, do minimalnej emerytury po 25 latach pracy. 40 lat stażu pracy... To jest prawo, można by powiedzieć, do półtorej minimalnej emerytury. Dlatego, jak mówię, nie neguję tego postulatu i go rozumiem, tylko on wymaga naprawdę głębokiej dyskusji, analizy. No, ja przypomnę, że w kwestii wieku emerytalnego przede wszystkim cofnęliśmy tę tragiczną reformę rządu Platformy, przedłużającą wiek emerytalny. Równocześnie tworzymy zachęty do tego, żeby później przechodzić na emeryturę, ale dobrowolnie, bo system emerytalny i to, jak wygląda nasze społeczeństwo pod kątem wieku, no, jest jakie jest. Dlatego tutaj należy być bardzo ostrożnym. To musi być Czyli decyzji na razie nie ma. Poprzedzone analizami. Decyzji jeszcze nie ma. Poseł Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.